jednego miejsca, nie poruszając się, nie skacząc, nie wyginając, coraz dłuższymi rzutami, coraz bardziej po skosie w dół. Dzięki czemu te pierwsze ryby, które możemy trafić tutaj koło nas, nie spłoszymy sobie od razu rzucając tam, tylko bawiamy to po kolei wachlarzem. Taki wachlarz powinien mieć, nie wiem, no 15-20 rzutów przynajmniej, więc możemy go 2-3 razy powtórzyć. Po czym podnosimy się i naprawdę ostrożnie przechodzimy po kamieniach sobie 10-8 metrów o pół rzutu. I powtarzamy to w koło do skutku.